Cześć, z tej strony Gra w Zero Vlog Literacki. W dzisiejszym odcinku kolejna recenzja. Recenzja, tak jak zapowiadałem swego czasu, książek nominowanych w 2017 roku do Nagrody Nike. Nie wiem, czy nie ostatnia, bo druga i już ostatnia, bo jak popatrzyłem na te pozostałe nominacje, to nie bardzo mam ochotę po te książki sięgać. Już po fałszerzy pieprzu to już na pewno nie. Ale zobaczymy. Nie mówię nie. Może coś się jeszcze pojawi. Bądź co bądź, dzisiaj powieść młodej autorki, chyba już docenionej przez tak zwany salon, bo tutaj widzę na okładce, że Andrzej Wajda chwali, zachwala nam Katarzyna Grochola i tak dalej. Młodej autorki Radki Franczak, powieść pod tytułem Serce. Słuchajcie, to jest chyba przypadek. Znaczy, to jest na pewno przypadek, bo ja nie planuję recenzji, co przeczytam, co mi się ułoży w głowie. Czasami od razu, czasem trochę później to recenzuję i wrzucam filmy. Rzadko kiedy robię z dużym wyprzedzeniem, czasami 2-3 filmy w przód, raczej nie więcej. I tak się złożyło, że 1 albo 2 listopada prawdopodobnie oglądacie właśnie ten filmik, czyli w okolicach Wszystkich Świętych albo Dnia Zadusznego, świąt, w których udajemy się na groby bliskich, na groby zmarłych z naszych rodzin. A książka opowiada właśnie o umieraniu, o traumie związanej z odchodzeniem bliskich, o radzeniu sobie z nią, ale też o pamięci po bliskich, która w jakiś sposób boli. O ludziach, których kochaliśmy, a którzy nam zaszkodzili. I to zupełny przypadek, że Serce Radki Franczak akurat dzisiaj w recenzji pojawia się na moim kanale. Powiem wam, że przez pierwszą połowę książki w zasadzie, no może przesadzam, że przez pierwszą połowę, tak przez pierwszą jedną trzecią, w zasadzie nie możemy się spodziewać tego, do czego ta książka dąży. Bo wydawać by się mogło, że to będzie taka opowieść o wchodzeniu w dorosłość, o młodej dziewczynie, która wyjeżdża do pracy za granicę, no takiej może można powiedzieć emigrantki ekonomicznej, na jakiś czas oczywiście, bo tam na 2-3 miesiące, żeby zarobić sobie na studia, później wrócić do Polski. No i ona tak poznaje świat, poznaje nowych ludzi z takiej jeszcze może dziewczyńskiej trochę perspektywy, jeśli tak można powiedzieć, dość emocjonalnie do tego otoczenia podchodzi. I potem w tej jednej trzeciej mamy takie dwa wydarzenia w zasadzie, które odwracają spojrzenia bohaterów na rzeczywistość, kierują w zupełnie inną stronę, z życia właśnie w stronę śmierci, i które też zawracają trochę myślenie czytelnika o tym, co czyta. Z tego właśnie emocjonalnego spojrzenia na rzeczywistość, postrzegania tego, co się wokół dzieje głównej bohaterki, zwracamy się w stronę śmierci, w stronę umierania, odchodzenia. I muszę przyznać, że taki zabieg sprawdził się doskonale. Byłem bardzo zaskoczony. Mimo tego, że mogłem się spodziewać, oczywiście to w jakiś sposób było zapowiadane i z tyłu okładki i w treści też, ale mimo wszystko to było zaskoczenie, taki zwrot. I było to zaskoczenie, no, jeśli można tak powiedzieć, oczywiście jak najbardziej pozytywne. To znaczy, to się po prostu autorce udało. Będziemy obserwować dwie śmierci, jak już mówiłem wcześniej. Pierwsza to będzie śmierć ojca głównej bohaterki, która położy się cieniem na jej psychice, na jej myśleniu o sobie, o świecie. A druga to będzie powolne umieranie kobiety, z którą ta dziewczyna będzie pracowała. Znaczy ona się zatrudnia do pomocy w domu, w takiej szwajcarskiej wiosce u dwóch kobiet, które są tak postrzegane trochę jako takie dziwaczki. Tam, no, ludzie we wsi mówią, te dziwne kobiety, to matka i córka razem mieszkają, coś tam z nimi jest tam na pewno nie w porządku. Ona się zatrudnia do pomocy. Na początku to chyba w zasadzie nawet nie wie, do czego do pomocy. Później to się z biegiem czasu okazuje. I właśnie umieranie tej starszej kobiety
główna bohaterka, Wika, dziewczyna z Polski, będzie obserwowała. To, co mnie w sercu zachwyciło, to jest język, moi drodzy. To jest przede wszystkim język. Piękna, naprawdę piękna polszczyzna, taka, jaką ja lubię, taka, jakiej ja szukam. Chwilami wręcz poetycka, taka emocjonalna, nieprzeładowana, ale naładowana epitetami, określeniami. Trochę taka może uduchowiająca rzeczywistość, a na pewno naszą psychikę, spojrzenie na pewne sprawy, patrzenie na otaczający nas świat przez pryzmat tego, co my czujemy, a nie tylko myślimy. Trochę Stasiuk w taki sposób pisze, chociaż on może tyka inne tematy. No też nie zawsze, bo grochu Stasiuka, który tutaj recenzowałem, również był o śmierci, o umieraniu, ale to było też inne spojrzenie, bo tutaj mamy właśnie spojrzenie kobiety, młodej dziewczyny, takie lekko emocjonalne, ale jednocześnie ten język współgra. Pięknie, po prostu pięknie współgra z treścią, zachwycająco wręcz. To jest najsilniejsza strona tej książki, język. Jak pewnie możecie się domyślać, mamy tutaj do czynienia z powieścią psychologiczną, więc parę słów o psychice głównych bohaterek. To było coś, co do pewnego momentu mnie bardzo irytowało. Nie dlatego, żeby ta psychika była jakoś źle odmalowana, fałszywie, nie. Dlatego, że miałem ochotę rozszarpać wręcz te główne bohaterki, bo to po prostu trzy neurotyczki, trzy osoby zachowujące się w sposób czasami zupełnie nieracjonalny. No to już jeszcze z Bogiem sprawa, ale chwilami chcę im się powiedzieć, weź ty się dziewczyno, idź lecz, bo to co robisz jest chore, bo to co robiłaś, to co wspominasz. I na całe szczęście zakończenie ratuje je w moich oczach. Dlatego, że to nie jest takie trochę współczesne powiedzenie czytelnikowi, ja jestem kobieca, masz mi akceptować taką, jaką ja jestem i tyle. Nie, nie, nie. One na końcu, wszystkie trzy, no może poza tą najstarszą, ale te kobiety uświadamiają sobie, dlaczego. Dlaczego są takie, a nie inne? Że te traumy ich z czegoś wynikają. Te ich dziwne zachowania też z czegoś są. Że one z siebie same nawzajem, a może też inni ludzie je kiedyś skrzywdzili. I kiedy na końcu doszedłem do takiego momentu, powiedziałem sobie tak, okej, w tym momencie ja tę książkę kupuję. Znaczy w cudzysłowie, ja tę wizję autorki kupuję, ja to już zrozumiałem, to mi wystarczy, tak? Teraz na szczęście wszystkie elementy skoczyły na swoje miejsce i dlatego też oddaję to autorce, że ten motyw udał się jej doskonale, aczkolwiek był dość ryzykowny, przyznaję, bo gdybym był osobą, która lubi nie kończyć książek, no to ja nie wiem, czy ja bym ją skończył, bo przyznam szczerze, że o ile czytało mi się to świetnie ze względu na język, o tyle no, ze względu na bohaterki już niekoniecznie. Ale, tak jak mówię, zrozumiałem i ten zabieg też zaliczam do jak najbardziej udanych. Powiedziałbym też, że Serce to jest taka babska książka. Ja wiem, że to jest termin pejoratywny, bo to się mówi, o, tutaj takie te romanse, harlekiny, nie? To taka babska literatura, ho, ho, ho. No te kobiety tam gdzieś tam o miłości, nie? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest spojrzenie na świat oczyma kobiety, młodej dziewczyny. Wiem, że zaraz mnie zakrzyczą tutaj genderyści, że nie, to nieprawda, nie ma czegoś takiego jak kobiece spojrzenie czy męskie spojrzenie i tak dalej. Znaczy ja rozumiem, o co chodzi. Rozumiem, że chodzi o to, że zdarzają się mężczyźni, którzy myślą jak stereotypowa kobieta i zdarzają się kobiety, które myślą jak stereotypowy mężczyzna, ale akurat główna bohaterka tej książki myśli jak stereotypowa kobieta. To jest takie właśnie spojrzenie przez pryzmat emocji. Proszę się nie obrażać. Ja nie twierdzę, że wszystkie kobiety są emocjonalne. Tylko większość. Ale wracając do tematu. Ta jest. Ta patrzy na świat przez pryzmat emocji, swoich odczuć, a nie poglądów na przykład. Do poglądów jeszcze za chwilę wrócimy. I to nie jest zarzut.
To nie jest zarzut, naprawdę. Co więcej, powiem, że facet też tę książkę może przeczytać i nawet powinien. Oczywiście, jeśli szuka powieści psychologicznej, bo jeśli szuka akcji, no to nie, no to mu nie podejdzie zupełnie, bo tutaj akcji jest bardzo niewiele, a przede wszystkim myślenia o rzeczywistości, o uczuciach, o sobie samym jest znacznie więcej. Co mi przeszkadzało, to w pewnym sensie stosunek głównej bohaterki do rzeczywistości. To trochę tak jest, że to taka, no, wyjeżdża Polka do Europy i ach, jaka ta Europa jest wspaniała, a ta nasza Polska taka brudna i szara. Jest taka scena, jedna w zasadzie, która mnie zdżaźniła, jak Wika krytykuje za coś Szwajcarów. Jeden ze Szwajcarów, którzy to słyszą, mówi, że no tak, masz rację. I ona jest taka zaskoczona, że on tak dobrze przyjął tę krytykę kraju i myśli sobie, posłuchajcie, myśli sobie, że w Polsce tak nie ma, bo przecież wpajają nam zły patriotyzm, pomyślałam zdumiona. Taki, w którym mamy bronić kraju przed wrogami i innymi ludźmi, żeby był nasz i moralnie czysty. Dlaczego nie mówiło się, patrz pod nogi, podnieś śmieci, nie rzucaj, zobacz ziemię, dotknij, czuj, żeby była żyzna, czarna, walcz o nią, o wodę, żeby można było pić, żeby korzenie roślin sięgały głęboko do nieskażonej ziemi, bo właśnie to da nam siłę. To zostawimy po sobie innym pokoleniom i właśnie to jest prawdziwy patriotyzm. I to jest, moi drodzy, głupota. Znaczy nie to, co ona powiedziała przed chwilą, bo to jest oczywiście prawda, że to też jest patriotyzm w pewnym sensie, ale głupotą jest takie antagonizowanie tych dwóch systemów. Jeżeli jeszcze to mówi główna bohaterka, to spójrzmy na PRL. W takiej warstwie propagandowej, ideologicznej, to był system, który doskonale połączył te dwa patriotyzmy. Czy mówię w propagandzie, bo jakby w wykonaniu no to już było zupełnie inaczej, ale ona tutaj mówi o propagandzie właśnie, o tym, że dlaczego się nie mówi. Jak to? Przecież mówiono właśnie, z jednej strony budowano jakieś takie poczucie narodowe w opozycji do Zachodu, do Niemiec, na przykład ta antyniemiecka propaganda była dość silna, a z drugiej strony mówiono właśnie nie śmieć, zaopiekuj się jakby tutaj swoim otoczeniem, tak dbaj o czystość, nie rzucaj śmieci, no i tak dalej, prawda? Wiadomo, że z tą ekologią to było zupełnie inaczej, ale na takich prostych płaszczyznach te dwa patriotyzmy połączono i mówienie, że jeden jest prawdziwy, a drugi nie, jest moim zdaniem bzdurą. Co więcej, jeśli to mówi przedstawicielka jednak pokolenia Homo Sovieticus, bo nie ma się co oszukiwać, my należymy do tego pokolenia i nawet jeśli główna bohaterka PRL-u nie pamięta, bo tutaj trudno powiedzieć, w jakich to się czasach rozgrywa, ale nawet jeśli nie pamięta, to jej rodzice pamiętają doskonale, więc też się do tych Homo Sovieticusów zalicza, niestety, taka jest prawda, więc to brzmi fałszywie. Ale na całe szczęście tego w tej książce prawie w ogóle nie ma, to jest chyba tylko jedyny taki wtręt, więc to nie przeszkadzało. Jeszcze taki jeden element tej książki to są fotografie. Fotografie, które wydrukowano na kartach tej książki. Chyba z tego, co mi się wydaje, to są fotografie autorki. One czasami się bardzo konkretnie, aż nazbyt konkretnie odnoszą do fabuły, czasami się nie odnoszą w ogóle. Ale jakby do mnie nie trafiają. Fajnie, że coś takiego się w książce pojawiło, że to w jakiś sposób nam umila czytanie, ale one są trochę zbyt artystyczne jak dla mnie, mimo że ja też lubię fotografię analogową i dziwne, minimalistyczne zdjęcia, ale tutaj to jest aż za bardzo. No tyle. Fajnie, że taki element jest, ale może lepiej, żeby te zdjęcia były nieco inne. Serce Radki Franczak, czyli historia młodej Polki pracującej za granicą, to jest bardzo dobra powieść psychologiczna, moi drodzy. Powieść, która jeśli ten rodzaj literatury lubicie, raczej was nie zawiedzie. Czy dobrze się stało, że ta książka nie dostała nagrody Nike? Czy dobrze się stało, czy lepiej, że dostał ją Łazarewicz, żeby nie było śladów?
Moim zdaniem dobrze, bo Łazarewicz dotyka pewnego konkretnego, nadal palącego problemu, nawet mimo tego, co mówił na wręczeniu nagród. Natomiast ta książka jest taka dość ogólna. I biorąc pod uwagę, że autorka jest jeszcze młoda, tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co widziałem na zdjęciu z tyłu, i chyba jakiegoś wielkiego dorobku nie ma, to myślę, że jeszcze najlepsze przed nią. Obserwujcie tę autorkę, bo jeśli tylko będzie się rozwijać, to będziemy mieli w przyszłości nową gwiazdę literacką, taką mam nadzieję, bo debiut, możliwe, debiut literacki ma bardzo udany. Tą konstatacją Was żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.